Zostawmy ten rachunek Niemcom, a potem zaczniemy o tym rozmawiać. Bo może Niemcy też by się chcieli uwolnić od tego ciężaru, a nie mogą. Bo mają takich pomocników jak Platforma Obywatelska, którzy już za nich są adwokatami. Jeszcze nie zdążymy się upomnieć. Państwo tu żartowało z tych milionów ofiar. Tak był mój dziadek. Ja sobie nie życzę takich żartów. A kto, ja sobie nie żartował. Kto tutaj żartował? No to proszę cofnąć sobie przed chwilą, co pani mówiła. Jak sobie pani śmiech z tego robiła. Ja nie chcę pieniędzy za mojego dziadka. Ja w ogóle mam w nosie pieniądze Niemców. Ale ja chcę, żeby oni poczuli ten wstyd, kiedy dzisiaj mówią, że nie mam problemu. A ich pomocnicy tutaj powinni też sobie ten wstyd wziąć. Bo oni się zwerbowali na ten wstyd. Oni się zwerbowali na to. Oni nie musieliby się wstydzić, gdyby nie ich dzisiejsze zachowanie. Bo Polska ma prawo się upominać. To jest polskie prawo. Nas napadnięto, nas ograbiono, nam zniszczono gospodarkę i nam wymordowano ludzi. I mówienie, że my nie mamy prawa o tym nawet mówić, to jest taki przykład pedagogiki wstydu, którą nam Platforma fundowała w każdej sprawie. To szkodzi bardzo Polsce i relacjom polsko-niemieckim, bo relacje się nie buduje na tym, że ktoś klęczy. Relacje się buduje na tym, że obydwie strony normalnie rozmawiają. A to, co państwo wyrabiają, to jest przykład takich kompleksów ludzi, którzy są wyzbyci w ogóle jakiegokolwiek interesu narodowego. Jakiegokolwiek. Pani się nie czuje w tej chwili Polką. Pani się czuje reprezentantką Niemiec. I to pani nam dzisiaj robi. Niektórzy mówią, że 72 lata, proszę państwa, po wojnie to jest zbyt długi czas, który upłynął. Jest pan wrednym, posłem, kłamcą i imputuje pan ludziom rzeczy, których nie zastraszy. Pani mnie nie zastraszy. Powinien się pan w tej chwili wstydzić, że pan robi wojnę Polską. Po pierwszej wojnie światowej, bo ostatnią transzę wypłat Niemcy wypłaciły. Pani poseł, bardzo proszę, jeśli ja mówię, żeby mi pani nie przerywała, zadaję pytanie panu redaktorowi. Zostałam, proszę mi pozwolić. Osobiście obrażona poseł, i żądam przeprosin. Czy pani chce poprowadzić ten program? Jak nie, panie redaktorze, jak za chwilę będzie pani mówić, ale proszę pani i macha, wymachuje wskazującym palcem. Zostałam pani poseł, ja chcę panu redaktorowi panie redaktorze, zadać pytanie. Ja stąd zaraz wyjdę. Zostałam osobiście obrażona i żądam przeprosin. Panie redaktorze, wyjaśnijcie to sobie państwo nie, po programie. Teraz żądam przeprosin, panie redaktorze, zostałam osobiście. Niektórzy twierdzą... Przepraszam, do widzenia. Bardzo nam przykro, że pani Róża Maria Barbara Gryfin von Thunen-Hohenstein opuszcza studio.